Jacek już ma wezwanie dla patrolu siódmego. Sprawa dotyczy strzałów w jeden z banków. Mikołaj i Miłosz jadą na miejsce, a tam zastają dwóch postrzelonych mężczyzn. Ochroniarz i jeden z rabusiów. Niestety pomimo pomocy, ochroniarz traci przytomność i umiera. Za to złodziejowi udaje się przywrócić czynności życiowe. I karetka zabiera go do szpitala. Mikołaj i Miłosz przesłuchują kasjerkę banku. Dzięki jej zeznaniom poznają szczegóły całego napadu na bank. Za to Jackowi udało się ustalić to samo złodziei. Okazuje się, że rabusie są braćmi, a jeden z nich jest dość znany policji, gdyż ma bardzo pokaźną kartotekę. Dyżurny dostaje informację, że jeden z uciekinierów z napadu na bank porwał autobus szkolny z dziećmi w środku. Góral i Białach jadą za autobusem. Policja stawia blokady, aby zatrzymać autobus z dziećmi. Jednak nie będzie to takie proste. Finalnie akcja kończy się powodzeniem, ponieważ nikomu się nic nie stało, a złodziej został aresztowany. Mikołaj po służbie dowiaduje się od Jacka, że Ola została aresztowana. Niestety ze względu na prowadzone śledztwo nie może mu nic więcej powiedzieć. Mikołaj jest załamany, bardzo chciałby jej pomóc. Nie da się ukryć, że tak musiało się skończyć. Jak sami widzieliście, to kasyno nie jest do końca uczciwe. Gry są tam ustawiane, przynajmniej Mikołaj tak miał. A jakby nie patrząc, tam są gry losowe, a teoretycznie tak powinno być. Czy Mikołaj będzie ratować Olę z kłopotów? Podejrzewam, że tak. Natomiast moim zdaniem powinien się w to nie mieszać i dać działać policjantom, którzy ją aresztowali. Ale wiadomo, że Mikołaj tak nie postąpi i jak będzie trzeba, to pójdzie do piekła. By tylko Ola wyszła, oby tylko tymi działaniami sobie nie zaszkodził. Daj koniecznie znać w komentarzu, a ty jak myślisz, Mikołaj będzie próbować ratować Olę z kłopotów?